Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w czwartą niedzielę wielkanocną. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Paweł Matyszewski, ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy bardzo króciutki fragment Ewangelii świętego Jana, rozdział 10, wersety od 27 do 30. Posłuchajmy tekstu. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mamy dobrego pasterza. Co roku w czwartą niedzielę Wielkanocy czytamy fragment 10 rozdziału Jana, Ewangelii o dobrym pasterzu, który daje życie za swoje owce, w przeciwieństwie do tych, którzy są najemnikami, którzy, kiedy przychodzi zagrożenie, sami uciekają. Tak, bardzo ważny dzisiaj ten obraz dobrego pasterza dla dzisiejszego współczesnego Kościoła. Bardzo istotny. Spróbujmy wejść głębiej w rozumienie tego, co powiedział Jezus. Jezus powiedział. Ponieważ tych zdań jest tylko kilka, dlatego warto się wczytać w każde zdanie, prawie w każde słowo, bo rzeczywiście ten tekst jest pełen treści. Widać tutaj taką strukturę dialogiczną. Ciągle ktoś pojawia się, wiele podmiotów. Pierwszym podmiotem jesteśmy tutaj my w relacji do Jezusa, prawda? Słuchają mego głosu moje owce, mówi Pan Jezus. I z drugiej strony On je zna. Ale poczekajmy, zatrzymajmy się nad tym słuchaniem właśnie, bo dzieje się tutaj coś bardzo ciekawego, co nas dotyczy w każdej mszy świętej, w każdej medytacji biblijnej, którą uprawiamy. Dlatego, że w liturgii czy w osobistym rozmyślaniu mamy do czynienia z tekstem natchnionym, prawda, zapisanym w Ewangelii. I w tym spotkaniu z Panem Jezusem, dobrym pasterzem, ma się dokonać coś takiego, że ten tekst przeistacza się dla mnie w żywy głos. A żywy głos to już nie jest informacja, ani tekst, ani jakieś przesłanie obiektywne, ale coś więcej, żywa obecność i relacja z kimś, kto mówi do mnie, prawda? Mhm. Tu wydaje się, jest też takie nagromadzenie w samym tekście, już w tym pierwszym zdaniu tego zaimka dzierżawszego, moje, mój, który przypomina, szczególnie Izraeli, to nam też ma, przymierze. Przymierze, że tu jest relacja bardzo żywa właśnie, że to słuchanie głosu Pana, prawda, proklamowanego w Kościele, bo tak my, prawda, słuchamy, jest jakby to liturgią wchodzenia w przymierze, liturgią odnawiania przymierza. Ciekawe, że właśnie w ten sposób się zaczyna przymierze Starego Testamentu. Słuchaj Izrael, trzema Izrael, nie? Od tego zaczyna się w ogóle wszystko. Mnie się tu przypomina jeszcze pieśń nad pieśniami nawet. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Przymierze miłości, prawda? Oblubieńcze, tak. Oblubieńcza relacja między Bogiem, a Jego ludem. Więc zobaczcie, że właściwie wiara, jakaś relacja z Bogiem zaczyna się od słuchania. Abraham to jest pierwszy człowiek, który usłyszał i poszedł za głosem. I który jak odpowiada, kiedy Bóg go woła po imieniu? Hinneni, oto jestem. Oto jestem, nie? Potem tak samo Mojżesz, kiedy słyszy swoje imię na pustyni, mówi: oto jestem. Potem jest... Powołanie prorockie są, tak? Potem są prorocy, potem jest Eliasz, potem jest wreszcie na przykład Ananiasz, czytaliśmy w tym tygodniu przy powołaniu Pawła. Ananiaszu, oto jestem. Najpiękniejsza, najkrótsza modlitwa, jaką możemy wypowiedzieć, odpowiadając Bogu, który zawsze woła nas pierwszy po imieniu. Dochodzimy do dziewicy Maryi, która jest... Mówi: oto jestem. Oto ja służę słuchającą. Od tego się zaczyna właśnie wszystko. Teraz kluczowa rzecz to słuchanie. Okazuje się, że święty Paweł napisał: wiara rodzi się ze słuchania. Nie ma innego sposobu, żeby Bóg do nas dotarł. On do nas mówi. Właśnie to jest ciekawe, że jesteśmy takim zupełnie kimś innym w świecie, nazwijmy, religii, bo w
wszyscy w jakiś sposób czczą swoich bogów, tymczasem chrześcijanin, uczeń Chrystusa, to jest ten, który go słucha. Jedyni, którzy słuchają Boga. Wszyscy coś swoim Bogom przynoszą, coś ofiarują, my tymczasem... Bóg się nam objawia, udziela się nam, prawda? My tymczasem wchodzimy w relację przesłuchanie. To jest ciekawe. Tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to stopniowanie słuchania, które jest dobrze też wyrażone w języku polskim, bo można słyszeć, można więcej słuchać, a czymś jeszcze większym, czego Bóg oczekuje, jest usłuchać, czyli okazać posłuszeństwo wiary. Co pokazuje dalej Jezus, mówiąc, idą za mną, nie? Od tego się naprawdę wszystko zaczyna. Bo Bóg mówi. Bóg mówi, Chrystus mówi. I szuka tych, którzy Go usłyszą. Zawsze miał pretensje do, można powiedzieć, wyrzut do tych, którzy Go nie słuchali. Wy nie słuchacie, nie jesteście z moich bo nie słyszycie. Jeden werset wyżej Jezus się właśnie skarży do Żydów. Wy nie wierzycie. To wiara jest owocem właśnie słuchania takiego. Żeby chcieć usłuchać, prawda? Dokładnie. My musimy rzeczywiście zrobić sobie taki test z naszego słuchania Boga. Na przykład takie bardzo proste pytanie. Czy zdarzyło mi się kiedyś pod wpływem słuchania Boga, pod wpływem liturgii, modlitwy, zmienić zdanie w jakiejś ważnej dla mnie sprawie? Czy Bogu udało mi się kiedyś mnie przekonać, żebym zmienił zdanie, żebym odstąpił od tego, co ja chcę? Jeżeli pamiętam taką historię, to prawdopodobnie bywam posłuszny Bogu. A jeżeli ja nie potrafię sobie przypomnieć takiej sytuacji, to być może jestem głuchym na głos Boga, który domaga się, żeby Bóg mnie się słuchał, mówiąc potocznie, żeby realizował moją wolę. Religijność naturalna. Tak, tak. Tak jest, że to rzeczywiście jest Ewangelia o intymnej relacji. I do relacji takiej, bo cała ta Ewangelia właśnie zaczyna się poświęceniem świątyni, w zimą, to jest taki też symbol klimatu duchowego. Z naszej strony jest zima wobec Jezusa, czyli to zimno, wiatr, deszcz, niesprzyjające relacja. W Jerozolimie czasem bywa bardzo nieprzyjemnie w zimie. Naprawdę można i zmarznąć, i zmoknąć. I Jezus przychodzi na tą uroczystość właściwie jako nowa świątynia, czyli to miejsce tego kultu Boga, ale przepięknego, personalnego, już nie tego kultu, który będzie pewnym kupowaniem miłości Boga, czy właśnie realizacją planu, ale relacja bardzo personalna, pełna miłości, relacja oblubieńcza. Więc owce słuchają, a ja znam je. Bardzo ciekawe jest to poznanie. Czasem nad tym słowem, które wydaje się takie mało zawierające treści, przechodzimy szybciutko dalej, a tymczasem trzeba się zatrzymać, przypominając sobie... Ginosko jest mocne. Ginosko oznacza poznanie przez doświadczenie, przez bycie razem, a dokładnie jeszcze przez miłość, prawda? Tutaj Jezus nie odwołuje się do swojej boskiej wszechwiedzy, a raczej do doświadczenia, bycia w relacji z Nim. I uderza mnie paralelizm taki obecny w Ewangeliach synoptycznych, kiedy Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę nie znam was. Jak możemy dać się poznać Jezusowi, który jest Synem Bożym, który przenika nas i zna przecież skądinąd? O jakie poznanie tu chodzi? Prawda? Takie pytanie. O jakie poznanie chodzi tutaj Jezusowi? Dobre pytanie. Najgłębsze. Mnie się wydaje, że wtedy, kiedy ja wprowadzam Go we wszystkie tajemnice mojego życia, kiedy nie mam przed Nim żadnych tajemnic, kiedy dzielę z Nim wszystko, co się dzieje ze mną i co się dzieje w moim życiu, w ten sposób jakby daję Mu się poznać w pewnym sensie, nie tak egzystencjalnie Jak Biblia się zaczyna, że Adam poznał Ewę. To jest to samo słowo tutaj. A wcześniej ukrył się przed Bogiem, żeby Bóg nie poznał jego myśli, prawda? Próbował ukryć się przed Bogiem. Właśnie odmówił szczerości Bogu. Mówiąc tak potocznie, Bóg próbował go wyspowiadać w jakiś sposób. Dlaczego to uczyniłeś? A on natomiast nie odpowiada na to pytanie, zrzuca natychmiast na niewiastę i na ciebie, który mi ją dałeś, nie? Nie chcę otworzyć przed Bogiem serca. Poznać to nie jest takie, nie można rozumieć tak jak po polsku, to rozumiem, że poznałem kogoś, bo
dowiedziałem się kilka informacji. Wiecie, o tak, poznać to po prostu, wejść głęboko, jakby jedno w drugie. Osobowe relacje, tak? To jest jako osoby. To jest jakieś złączenie dwóch tak, bytów. Tak. Bardzo głęboko. Wynika bardzo ono ściśle z tego słuchania, prawda? Tak jest. Słuchania głosu. Tak. Nie zginą, a jeszcze wcześniej idą za mną, a ja daję im życie wieczne. To znaczy a Kolutrzein, uczniowie poszli za Panem, prawda? To znaczy naśladowali Go, prawda? Zostali wezwani, prawda, przez Niego. Zawsze Ewangelie rozpoczynają się tymi fragmentami wzywania uczniów, powołania. To są takie kluczowe momenty rozpoczynające Ewangelię, że Pan woła, wybiera. Tak jak Maryję wybiera też, prawda? Apostołów wybiera, jak Ewangelię Jana. Piękne są te pierwsze rozdziały powołania. Uczniów wybiera sobie. Idą za mną. Patrzę na Niego, słucham Go, idę za Nim. Jest jeszcze bardzo ciekawa jedna rzecz, że Kościół nie jest w... Jakby tutaj dwie rzeczy są ważne. Nie ma indywidualizmu, cały czas jest liczba mnoga, a więc jesteśmy w relacji z Jezusem osobistej, ale nie na zasadzie mój Jezus i ja, lud ale jest liczba mnoga, jest wspólnota. Te silne relacje z Jezusem tworzą, natychmiast rozszerzają się na relacje wspólnotowe, braterskie, a po drugie ta wspólnota nie jest w stagnacji, ona podąża cały czas, jest w drodze, prawda? I to w kontekście słuchania Słowa Bożego. Zawsze Słowo Boga też, bo w kontekście wspólnoty. Jeśli nawet Bóg mówi do proroka, prorok miał głosić ludowi. Albo jak na Synaju jest zgromadzenie, prawda, i Bóg się objawia, że cały czas Słowo żyje we wspólnocie, Słowo Boga. Idą za mną, święty Paweł to w liście do Rzymian w 8 rozdziale, bodajże w 14 wersecie, napisał bardzo, bardzo mocno, że synami Bożymi są ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. A dokładnie, tam jest forma, dają się prowadzić, tak? Niektórzy tłumaczą, nie? Tę formę gramatyczną, nie? Gdzie podmiotem nie jest pasterz, który ich prowadzi, czy Duch, który ich prowadzi, w tym przypadku u Pawła, ale podmiotem jest ten, który daje się prowadzić, który pozwala się prowadzić, a więc aktywnie współdziała z Duchem Świętym przez posłuszeństwo i zaangażowanie. To jest bardzo ciekawe. Bardzo mocno. Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. I dopiero wtedy ja daję im życie wieczne. Dopiero wtedy. Kiedy dają się prowadzić, wtedy ja ich wprowadzam. Wcześniej było w 10 rozdziale Janowym, kiedy Jezus mówił, że On je prowadzi na pastwiska, gdzie daje im pożywienie. A co to jest to życie wieczne? To właśnie. Znowu Ewangelia Janowa, tym razem 13 rozdział. Za chwilę będziemy mieli ostatnią wieczerzę, kiedy Jezus mówi, a to jest życie wieczne, aby znowu wznali Ciebie, Ojca, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Tu też można by do 6 rozdziału pójść do, wrócić do, gdzie jest mowa eucharystyczna, bo to jest w kontekście Słowa Bożego, to spożywanie też, wzywa do manny, która jest obrazem Słowa, czyli spożywanie Słowa daje życie wieczne, daje życie ciała Jezusa, ale też Słowa, prawda, to jest kontekst Słowa Bożego. I tu się wydaje, że to życie wieczne, on nie jest tylko tym finalnym, jakby, że po tym wszystkim zdaje życie wieczne, ale w trakcie daje życie wieczne. Że ta czynność jakby równoległa, gdy słuchają Jego głosu, daję im życie wieczne, bo gdy życie, znam je, bo życie wieczne to jest życie Chrystusem zmartwychwstałym. To znaczy, że ja pokonuję śmierć na co dzień, że do tej pory byłem niewolnikiem grzechu, niewolnikiem śmierci, niewolnikiem szatana. Do tej pory się bałem, tymczasem teraz dostaję miłość, która wydoskonala. Także miłość usuwa lęk, pisze później święty Jan w swoim pierwszym liście, nie? Doskonami usuwa lęk, nie? Kto się boi, nie wydoskonali się w miłości. To jest ciekawe, że to jest właśnie życie wieczne, że ja dzisiaj żyję, więc chodząc po wodach śmierci, mówimy. Czyli, że te płomienie życia codziennego jakoś mnie nie spalają. Jestem ciągle... Mam tego, jak ci młodzieńcy w piecu ognistym ze Starego Testamentu. Jeden czwarty, który był i ich ochraniał w tym piecu, widzimy figurę samego Chrystusa.
życie wieczne, trzeba o tym pamiętać nie tylko w sensie czasowym, właśnie chronologicznym, że w przyszłości jako życie bez kresu, ale w sensie jakościowym, prawda? Bóg jest wieczny, przedwieczny, czyli ma pełnię życia, pełnię szczęścia, pełnię radości w sobie, życie wieczne, którego kosztujemy już teraz, słuchając Jezusa, idąc za Nim, dając się Mu poznać, poznając Jego, jest kosztowaniem tej radości, szczęścia Boga już teraz, nie? Przez bycie w komunii z Panem po prostu, nie? A to się też przejawia w takiej zwykłej codzienności, że Duch Chrystusa Zmartwychwstałego pozwala mi pokonywać moje pożądania, że już nie idę według, nie żyję według pożądań, według rząd, według jakichś namiętności, ale zaczynam żyć, czy mam możliwość i żyję według czego? No po prostu miłości, prawdy, sprawiedliwości. Nie ulegam niskim namiętnościom, bo mam nowe życie. Mam życie, które jest no, czym? Smakowaniem prawdziwej miłości, nie jakiś jej namiastek. A idźmy dalej, bo czas nam się nie bardzo... Nie zginął na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. To jest użyty bardzo mocny czasownik apollimi, który oznacza zatracenie po prostu, radykalną zgubę na wieki właśnie. Istnieje niestety taka przepaść, którą może owca wpaść, jeżeli odłączy się od pasterza, jeżeli przestanie go słuchać. Nie możemy tracić z oczu tej możliwości, że możemy zerwać z Jezusem i zostać sami na wieki, nie? Czyli wpaść po prostu w zatracenie. I jest ktoś, kto byłby skłonny wyrwać człowieka z ręki Chrystusa, nie? Pojawia się na scenie w tej relacji między owcami a Jezusem ktoś jeszcze trzeci, ktoś wrogi, kto chce wyrwać ich z jego ręki, prawda? To jest ktoś, kto chce nas ciągle oddzielić od... Sięgając do kontekstu, kilkanaście wersetów wcześniej, w tym samym rozdziale słyszymy o rozbójniku, złodzieju, a także o wilku, który właśnie porywa i rozprasza. Jest użyte to samo słowo, harpadzeń, takie gwałtowne, mocny czasownik grecki, oznaczający porwanie kogoś, tak jak drapieżnik porywa ofiarę, żeby ją zagryźć, zadusić, jak wilk, jak złodziej, który porywa, żeby ukraść, żeby nas czegoś ograbić, albo jak bandyta, który porywa jako niewolnika, prawda? Bandyta, wilk, złodziej, prawda? Jest ktoś taki, kto chce zniszczyć, przerwać nasze relacje z Jezusem, pasterzem. Jest ktoś taki, który cały czas nieustannie, jak lew ryczący, szuka, kogo mógłby pożreć. Ale w Nowym Testamencie trochę się zastanawiałem nad znaczeniem tego czasownika wyrwać czy porwać. Ono jest użyte też w takich zdaniach jak o Filipie na pustyni pod Gazą, który po zewangelizowaniu Etiopa został porwany przez ducha. Jak Paweł, który został porwany do siódmego nieba w czasie wizji, kiedy oglądał Chrystusa w chwale, oglądał Boga. Jak dziecię w Apokalipsie od niewiasty zostało porwane do tronu Boga, więc z tego możemy, jakby układa się takie pragnienie, taka modlitwa: porwij mnie Panie, żeby nie porwał mnie wilk, prawda? Ty mnie zabierz, zwiąż mnie ze sobą, żeby mnie uległ drapieżnikowi, temu właśnie wrogowi Boga i człowieka. Aż takie mocne. Mocne, że nie wystarczy sobie spokojnie iść za dobrym pasterzem, bo... Nie ma tutaj sielanki, prawda? Taka albo pasterka, sielanka mnie, jak u... Albo porwiesz mnie ty, albo porwie mnie ktoś inny. Jedno i drugie jest gwałtowne, prawda? Radykalne, mocne. Trzeba się trzymać jego ręki, bo to jest moja ręka. Symbol władzy. Władzy, prawda? I to paschalne jeszcze.
Tak. Ta ręka Boga w tamtym momencie to jest pas Pan z Egiptu. Bardzo, i ręka Pana, Pan zmartwychwstały zwycięski. Bardzo nam szybko czas ucieka. Myślę, że jeszcze ten następny werset jest bardzo ważny. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Co to znaczy? Chodzi znowu jeszcze ktoś do tej relacji, prawda? Bóg Ojciec, który stoi za Jezusem. Ojciec, który mi je dał. A wcześniej u Jana jest: Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Potem następny, w 13 rozdziale. Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł, do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, mamy umycie nóg. Później: Ojcze, nadeszła godzina, oto 13 chwałą, aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Co to znaczy to? Z jednej strony, że Ojciec dał tych wszystkich, te owce, a teraz Jezus musi jakby je zdobyć. Bo z jednej strony... A równocześnie On im też daje życie wieczne, prawda? Widzimy, że Ojciec dał, żeby nie zgubił nikogo z tych, których mi dałeś, nie? Później się modli, żeby nikogo nie zgubić. Z wyjątkiem tego, który zdradził, nie, Judasza. Jest ciekawe, że ostatecznie te owce są zdobyte na krzyżu. Przez Jezusa pasterza, tak. Pasterza. Pasterza króla. Bo... Mi się przypomina cały czas dzienniczek siostry Faustyny i ona, bo to jest ciekawy taki kontekst, ona któregoś razu pomyślała, że pójdzie jak zwykle pracować do ogrodu. I Pan do niej mówi: chcę, żebyś wróciła do pokoju. I ona rzeczywiście wróciła do swojego pokoju i tam zaczęła się modlić. Odstąpiła od swoich pobożnych, tak, zakonnych. Tak. Zaczęła się łączyć ze wszystkimi Eucharystiami odprawianymi w tym momencie na całym świecie. I mówi: i Pan dał mi w tej godzinie modlitwy 1000 tam dusz, które umierały i ona je zdobyła dla królestwa, żeby wyrwała gdzieś tam. Niesamowite, nie? Więc teraz ja sobie tak myślę, my jako pasterze, z jednej strony nieraz myślę, ile owiec ja dostałem od mam parafię i teraz jak ja nie tracę, nie stracić żadnej. Ludzie gwałtowni porywają Królestwo Boże. Po prostu ta myśl mnie tak przeraża. Z zawalonymi rękami. Tak mnie przeraża, że po prostu przeraża mnie. Na razie nie wiem, co z tym zrobić. Nie? Dotarło do mnie, że to nie jest naprawdę jakaś zabawa, że ja sobie jestem proboszczem, organizuję sobie parafię, jakoś tam życie sakramentalne i tak dalej, tam odprawiam modlitwę, wszystko. To jest naprawdę... No niezła walka. Pocieszająca jest ta moc Jezusa, która jest tu, prawda, i siła, że On jest też... że to nie na nas się opiera. Na Jezusie i Ojcu, którzy są jedno. Co? Rozerwała grobu pęta, ręka święta, aleluja. Prawda? Bracia, kilka wersetów, a tymczasem mieliśmy chyba najdłuższy odcinek. Także bardzo bogaty. Zapraszamy Was do takiej intensywnej medytacji i rozmyślania nad tym Słowem. Ksiądz Paweł Matyjaszewski, ksiądz Maciąg i ksiądz Robert Muszyński. Niech dobry pasterz nas porwie.